Dzień dobry drodzy Państwo, cieszę się niezmiernie, że wszyscy możecie dzisiaj dotrzeć, zobaczyć efekt naszej dwutygodniowej pracy. Nie mówię to całkiem żartem, całkiem serio, bo całą siedzibę, którą tutaj będziecie mogli Państwo oglądać, otrzymaliśmy od Urzędu Miasta Radomska, dzięki Panu Prezydentowi, 2 lata temu. Jako jeden z NGO-sów, prężnie działający, otrzymaliśmy pomieszczenie do adaptacji i bardzo fajnie, dlatego że to pokazuje, że organizacje pozarządowe potrafią dbać o siebie, potrafią też pracować i mogą stworzyć bardzo fajną przestrzeń, bardzo fajne miejsce do realizacji swoich celów statutowych. Ale tego by wszystkiego nie było, gdyby nie pasjonaci i osoby, które nam sprzyjają. Biznes, tak powiem, trochę przedsiębiorcy lokalni, którzy nas wspierali od samego początku, wierząc w to miejsce, wierząc w to, co robimy na każdego dnia, że uczymy i edukujemy. Edukujemy młodzież, która z nami współpracuje, dzieci, młodzież, jeździą z nami po plenerach, ale uczymy ich nie tylko fotografii, ale uczymy ich trochę życia. Smarować chleb masłem, czasami na plenerach, chleb w jajku, hitem staje się naszych arakampów. Więc w związku z powyższym cały czas doskonalimy nasze umiejętności w współpracy z tą młodzieżą. Proszę Państwa, ja mógłbym bardzo, bardzo długo przedłużać i mówić. Ja powiem tylko krótko o tych dwóch pomieszczeniach. Tu, gdzie jesteśmy, to pomieszczenie będzie szkoleniowe i również galerią sztuki Przystanek Kultura. Dlaczego Przystanek Kultura? Pamiętam, kiedy ja jeszcze chodziłem do czwórki, tam gdzieś, jeśli Państwo nie wiecie, to tutaj był za ścianą przystanek autobusowy i tu się biegało zawsze, żeby zdążyć, bo ja jestem spod Kietlina, więc żeby zdążyć trójką do domu, więc się gdało tutaj, ale te wszystkie zaciekawione osoby, które przez te ostatnie 2 tygodnie zaglądały tutaj przez okna, co tu się dzieje, to zawsze wspominały jedną ważną rzecz, że tutaj, w tym miejscu była składnica harcerska. To były pierwsze moje też doświadczenia w tamtych czasach z klockami, z odznakami harcerskimi, bo też sam wywodzę się ze środowiska harcerskiego, że tutaj Łukasz i wielu pewnie innych. I te wszystkie moje marzenia zaowocowały tym, że tak, to właśnie to będzie to miejsce. Raz, że blisko wszystkich szkół średnich, a dwa, że trochę tak zdużą to pomieszczenie. Dlaczego mówię o 2 tygodniach? 2 tygodnie temu, kiedy jedna z osób, mój przyjaciel, namówił mnie, otwieraj, czas już to zrobić, to ja go posłuchałem. Po czym ta ekipa, która tutaj pracowała przez te 2 tygodnie, to powiedziała, że to jest nierealne. Tu były łzy szczęścia albo nieszczęścia, to były różnego rodzaju przekomarzania się, natomiast dziś jeszcze, drodzy Państwo, tak jak Władek powiedział, rano były jeszcze wykładziny, nie było na podłodze. Więc to pokazuje, że razem można osiągnąć bardzo dużo. Tylko trzeba chcieć i konstruktywnie ze sobą rozmawiać, prowadzić konstruktywny dialog. I to powoduje, że możemy bardzo dużo. Galeria Sztuki Przystanek Kultura będziemy prezentować, będziemy starać się co miesiąc prezentować się fotografii z całej Polski. Tutaj będziemy też się szkolić, ale to drugie pomieszczenie, takie całe na czarno pomalowane, to nie jest dlatego, że nam farby brakło i trzeba było ją na czarno pomalować, tylko będzie służyło jako siedmia fotograficzna i będziemy uczyć dzieci właśnie tych technik szlachetnych, sięgając po techniki analogowe poprzez wszystkie XIX-wieczne, po to, żeby trochę tak zobaczyły trochę inną fotografię niż tą cyfrową. Ja się wywodzę z dzieci analogu, z fotografii analogowej, więc zawsze mówię, że na początku był negatyw. I to dla mnie jest bardzo ważne przesłanie w życiu, że fotografia łączy, nie dzieli. No i ten negatyw był jako pierwszy.